i zapraszam panią Agnieszkę Mąkowską-Szkutnik z referatem Dorastanie z chorobą przewlekłą, realizacja zadań rozwojowych przez nastolatka z chorobą przewlekłą. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Małkowska-Szkutnik. Pracuję na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Instytucie Matki i Dziecka. Badania, które będę pokazywała, są takim stykiem, powiedziałabym, pedagogiki i psychologii z medycyną. To, co jest takie bardzo cenne, to jakby możliwość także współpracy ze środowiskiem medycznym. Dlaczego mówię o tym na początku? Jeszcze za chwilę. O, właśnie. Pozwoliłam sobie zadaję też Państwu dwa pytania. Po pierwsze, czy, ewentualnie w jakim zakresie, choroba przewlekła ogranicza możliwości realizacji zadań rozwojowych nastolatkom? I wreszcie po drugie, czy istnieją jakieś zdefiniowane przez nastolatki, ale także przez ich rodziców, źródła wsparcia, z których rodziny mogą korzystać, z których korzystają, można powiedzieć, takie swego rodzaju swoiste zasoby? Dlaczego warto i dlaczego należy zajmować się populacją dzieci i nastolatków z chorobami przewlekłymi? Przede wszystkim dlatego Pani o tym wspomniała w poprzednim referacie, o tym, że ta możliwość diagnostyczna jest coraz lepsza. Mówiła Pani też o przeżywalności. W związku z tym liczne i światowe, i polskie badania wskazują na to, że możemy powiedzieć, że co piąty nastolatek, co piąte dziecko to jest osoba obciążona długotrwałymi problemami zdrowotnymi. One są oczywiście zróżnicowane i w ciężkości, i w długości trwania. Niemniej jednak, jeżeli podejmujemy badania populacyjne, to warto o tym pamiętać, że stan zdrowia obciąża wyniki całej próby. Chcę powiedzieć o kilku projektach realizowanych w ostatnich latach i w Instytucie Matki Dziecka i na Uniwersytecie Warszawskim. Dwa pierwsze to statutowe projekty Instytutu Matki Dziecka. Pierwszy dotyczy adaptacji kwestionariuszy do badania jakości życia, kwestionariuszy TISAP-KIS. Powiem kilka słów na temat kwestionariuszy później. Drugi projekt dotyczył próby diagnozy potrzeb i czynników wspierających nastolatków z padaczką. I trzeci projekt realizowany, projekt Narodowego Centrum Nauki, badania populacyjne, dotyczą szerszego spektrum zdrowia, zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży, gdzie także prowadzimy analizy dotyczące funkcjonowania dzieci i nastolatków z chorobami przewlekłymi. Jakie podstawy, jakie koncepcje teoretyczne, o jakich koncepcjach teoretycznych chciałabym wspomnieć, żeby łatwiej było później odnieść się do wyników badań? Dwie pierwsze dotyczą takiego ujęcia rozwojowego. Pierwsza to klasyczna koncepcja stadiów rozwoju psychospołecznego Ericksona i wychwycenie momentu dojrzewania, kiedy nastolatek definiuje, odpowiada sobie na pytanie, kim jestem. I jeżeli tego nie dokona, to zawiesza się w pewnej dyfuzji ról, to znaczy trudno mu utożsamić się z rolą, której się podejmuje, z miejscem w społeczeństwie, w którym czuje, że to miejsce jest dla niego. Druga ważna dla mnie koncepcja to koncepcja zadań rozwojowych. Wynotowałam kilka, do których będę się odnosiła, prezentując Państwu swoje wyniki badań. Te zadania w okresie rozwojowym dotyczą różnych sfer.
i relacji z rówieśnikami, i świadomości, i umiejętności korzystania, oczywiście korzystania w cudzysłowie z własnego ciała, ale kierowania się w stronę dorosłości, to znaczy i próby odpowiedzi na to, jaki zawód jest dla mnie dobrym zawodem, albo wejścia, próba wejścia w związek, który będzie przygotowywał mnie do związku małżeńskiego, do życia w rodzinie. Drugi ważny obszar koncepcji teoretycznych to są koncepcje jakości życia. Ja nie będę rozwijała tego wątku teoretycznego. Koncepcji jakości życia jest wiele. W zasadzie możemy powiedzieć, że co autor zajmujący się jakością życia, to osobna próba podjęcia zdefiniowania tego obszaru. Włączam koncepcję jakości życia w podstawy teoretyczne mojego wystąpienia, dlatego że kwestionariusze, o których będę Państwu mówiła, one łączą w sobie różne obszary jakości życia związane ze zdrowiem. Możemy powiedzieć, odnosząc się do jednej z bardzo ogólnych koncepcji dotyczących jakości życia, że jest to moje subiektywne zadowolenie z funkcjonowania w różnych obszarach mojego życia, w obszarze życia społecznego, fizycznego, psychospołecznego. Możemy więc zauważyć, że wymiary jakości życia odnoszą się, tak jak wspomniałam, i do wymiaru fizycznego, i do wymiaru społecznego, wymiaru emocjonalnego, wymiaru intelektualnego i, co ważne, w odniesieniu do populacji rozwojowej, także do wymiaru szkolnego. W związku z przyjęciem jako podstawy teoretycznej koncepcji jakości życia związanej ze zdrowiem, warto wspomnieć także o koncepcji Uri Bronfibrennera, który mówiąc o perspektywie rozwojowej, umieszcza w samym centrum jednostkę, mówiąc jednocześnie o tym, że ważne dla jednostki, która się rozwija, jest poza jej osobistymi zasobami także to, co odbywa się w kontekście rozwojowym, zaczynając od najbliższego otoczenia, to znaczy od tego, w jakich relacjach jest nastolatek i z rodzicami, i z rodzeństwem, i z rówieśnikami w klasie szkolnej, poza klasą, przechodząc przez środowisko pracy rodzica, które także ma ogromny związek dla funkcjonowania nastolatka z chorobą przewlekłą, idąc wreszcie do szerszego kontekstu, do tego, w jaki sposób w jego środowisku lokalnym ma on możliwość korzystania z pomocy lekarzy, w jaki sposób szkoła uczestniczy w udzielaniu mu wsparcia w dobrym funkcjonowaniu w chorobie przewlekłej. Myślę, że to ważna koncepcja, która nie pozwala nam pominąć szerokiego kontekstu funkcjonowania psychospołecznego nastolatka z chorobą przewlekłą. Pierwszy projekt, o którym Państwu wspomniałam, projekt realizowany przez Instytut Matki i Dziecka, dotyczył adaptacji kwestionariuszy DisabKids. To narzędzie, które pozwala z jednej strony zbadać jakość życia dziecka z poziomu generycznego, możemy użyć modułu ogólnego, nie definiując choroby. Możemy także, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, chętnie się kwestionariuszem i podzielę, zbadać jakość życia dzieci, odnosząc się do specyficznej choroby. Mi bardzo jest bliskie myślenie o chorobie przewlekłej z poziomu generycznego, to znaczy z takiego myślenia o byciu w roli, co z jednej strony jest dosyć ryzykowne, dlatego że jeżeli zdefiniujemy nastolatka z chorobą przewlekłą jako pełniącego taką rolę społeczną, to jest niebezpieczne przede wszystkim dla niego, a także między innymi dla jego nauczycieli, o czym będę mówiła więcej.
Więc z takiego generycznego punktu widzenia ważna jest ta rola, jaką pełnię moje poczucie tożsamości, jeżeli się z chorobą utożsamia. Bardzo ciekawa jest wersja dla maluchów. Mało w Polsce badań dotyczących jakości życia najmłodszych dzieci. Na kolejnym slajdzie pokażę Państwu, jak prosty to kwestionariusz. Bardzo chętnie dzieci brało udział w tym badaniu. Nie starczy mi dziś czasu, żeby się podzielić z Państwem tymi wynikami. Myślę, że warto także badać małe dzieci w kontekście ich jakości życia związanej ze zdrowiem w odniesieniu do chorób przewlekłych. Pozwolę sobie pominąć psychometryczne informacje dotyczące kwestionariusza. Chciałabym zatrzymać Państwa uwagę na wymiarze społecznym. Pytania w kwestionariuszu odnoszą się po pierwsze do wykluczenia społecznego, do tego, na w jakim stopniu, w jakim zakresie dziecko dokonuje samooceny własnego funkcjonowania w tej przestrzeni. I po drugie do samooceny dotyczącej uczestnictwa w życiu społecznym, to znaczy na ile ja mam sam jako nastolatek z chorobą przewlekłą poczucie bycia stygmatyzowanym i wykluczonym i na ile jako nastolatek z chorobą przewlekłą ma poczucie funkcjonowania w swojej grupie rówieśniczej, poczucie pozytywnych relacji społecznych. W badaniu wzięło udział ponad 600 par, rodzic i dziecko. Kwestionariusz dotyczy możliwości zbadania jakości życia nastolatka. Rodzic odpowiada z perspektywy dziecka. Dziecko odpowiada na pytanie. Dziecko odpowiada na pytanie, czy czujesz się inny od rówieśników. Rodzic odpowiada na pytanie, czy pani zdaniem pani dziecko czuje się inne od rówieśników. To, co Państwo widzicie, to profil jakości życia. Niebieska linia to profil wykreślony dla dzieci. Czerwony wykres dotyczy rodziców. To, co najistotniejsze, to to, że rodzice znacznie gorzej w niektórych obszarach oceniają jakość życia niż dzieci, co daje nam przypuszczenie o w badaniach jakościowych nastolatki bardzo to podkreślają, o zbytniej od nadopiekuńczości rodzica. Istotności statystyczne widzimy w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, poczucia wykluczenia oraz ograniczeń wynikających z choroby. To ograniczenia przede wszystkim w funkcjonowaniu fizycznym związane z przyjmowaniem leków z badaniami. Bardzo ciekawe badania dotyczące porównań międzynarodowych. 7 krajów z Europy także adaptowało kwestionariusze DISA-PINS. Co ciekawe, jak Państwo spojrzycie, nie widać różnic dotyczących poczucia wykluczenia, natomiast widać różnice dotyczące uczestnictwa w życiu społecznym. Taką hipotezą, którą my stawiamy próbą odpowiedzi, dlaczego nie widać różnic dotyczących wykluczenia, jest to, że przy wielu, niestety mogę powiedzieć, kwestionariuszach, które do nas wracały, przy bloku pytań dotyczących wykluczenia nastolatki dopisywały nam odpowiedź: moi rówieśnicy nie wiedzą o tym, że jestem chory, ukrywam chorobę, w szkole nikt nie wie o tym, że na przykład mam padaczkę. Dosyć specyficzne doniesienia europejskie nie pokazują aż takiego nasilenia tego zjawiska jak u nas w kraju. Kwestionariusz dla małych dzieci, to już tak tylko mignięcie. Próba odpowiedzi na pytanie, bardzo przyspieszam, czy choroba ogranicza realizację zadań rozwojowych. Badania jakościowe pozwoliły nam uzyskać odpowiedzi bezpośrednio od nastolatków. Pominę analizę statystyczną materiału jakościowego. Wybrałam dla Państwa te reprezentacje, które były najczęściej, występowały najczęściej.
przykłady odpowiedzi dotyczących relacji z rówieśnikami i tego zadania rozwojowego. Podaję Państwu odpowiedzi, jakich bezpośrednio podawały dzieci, w takim brzmieniu, w jakim one o tym mówiły. Kolejne zadanie rozwojowe dotyczyło akceptacji własnej fizyczności. Tu wypowiedź dziewczyny 15-letniej z padaczką, która mówi o tym, że boi się, że zauważy, że ktoś ma atak, boi się napadu padaczki. Muszę też powiedzieć, że to, że przesunęliśmy się badawczo w stronę nastolatków z padaczką, nie jest przypadkiem. Analizy porównawcze jakości życia dzieci w odniesieniu do poszczególnych chorób bardzo wskazują na niższą jakość życia uczniów z padaczką. One w środowisku szkolnym mają dużo problemów. To są uczniowie, którzy są bardzo stygmatyzowani. Środowisko szkoły na ten moment, mam wrażenie, też poza moim wrażeniem, także wyniki badań to pokazują, nie jest do końca przygotowane na radzenie sobie tak w takim zakresie, w jakim dzieci tego potrzebują. Kolejne zadanie rozwojowe, osiągnięcie emocjonalnej niezależności od rodziców, duży obszar nadopiekuńczości rodziców. Kolejny to wybór zawodu i wypowiedź chłopaka, który mówi o tym, że choroba ogranicza jego możliwości zawodu. I wreszcie zadanie rozwojowe związane z przygotowaniem się do pełnienia roli w małżeństwie, roli w związku. Dziewczyny z chorobą reumatyczną, która mając 17 lat ma świadomość tego, że choroba będzie weryfikowała jej plany na przyszłość. Jakie obszary wsparcia z perspektywy dziecka i z perspektywy rodzica? Bardzo ciekawy wątek dotyczący fascynacji nastolatków związanej z chęcią, żeby choroba zniknęła. Tego jest w ich samoopisie, w narracji dużo, to znaczy one są zatopione w takim marzeniu o zniknięciu choroby. Rodzice ten obszar opisują w terminologii marzenia o nowym leku, marzenia o przeszczepie, o postępie medycznym. Obszary wsparcia związane z rodziną. Bardzo ciekawe różnice między dziećmi a rodzicami. Nastolatki mówią o tym, że potrzebują większego zaufania od rodziców, a rodzice mówią o tym, chcę, żeby on był bardziej odpowiedzialny. Te nastolatki, z którymi udało mi się porozmawiać w wywiadach pogłębionych, to są bardzo odpowiedzialne osoby, a z perspektywy rodzica tej odpowiedzialności w ich poczuciu jest wciąż za mało. W literaturze bardzo ładnie mówi się o takim o nauce wzajemnego tańca, to znaczy i rodzic, i dziecko tańczą ten sam krok. W dzieciństwie to jest raczej krok, który jest narzucany przez rodzica. Jeżeli rodzic nie zweryfikuje swojego wzorca kontaktu z dzieckiem, wtedy to funkcjonowanie jest utrudnione, odniosę się do tego w jakim zakresie za chwilę. I obszar szkolny, który i z perspektywy nastolatka, i z perspektywy rodzica wymaga wielu, wielu zmian. W relacjach społecznych i nastolatki, i rodzice mówią o tym, jak bardzo relacje przyjacielskie, dobre relacje z rówieśnikami pomagają w radzeniu sobie z chorobą, ale także kontakty z innymi chorymi. Rodzice podkreślają tutaj profesjonalną wiedzę dotyczącą procedur postępowania z dzieckiem w środowisku szkolnym, ale także większą świadomość społeczną, co w ich poczuciu mogłoby pomóc nastolatkom. Chciałabym bardzo krótko zatrzymać się na już jednym zdaniem, na podejmowaniu zachowań ryzykownych dla zdrowia przez nastolatki z chorobami przewlekłymi. Co ciekawe i niestety niebezpieczne, wbrew temu, co chcielibyśmy sądzić, to jest grupa nastolatków, które częściej albo równie często, jak ich zdrowi rówieśnicy, podejmują zachowania ryzykowne dla zdrowia. I wyniki wskazują na to, że ta grupa nastolatków, która ma wyższy poziom zachowań ryzykownych dla zdrowia, w porównaniu ze swoimi chorymi rówieśnikami, którzy mają niższy poziom, mają lepsze relacje rówieśnicze, co pozwala nam hipotetyzować, że to jest taki obszar, który mnie wprowadza w grupę społeczną. To znaczy, jeżeli ja będę palić albo, przepraszam za kolokwializm, chodzić na imprezę i pić alkohol, to może mnie wprowadzić w grupę rówieśniczą, z której się czuję wykluczona, na przykład dlatego, że mam długotrwałe problemy ze zdrowiem.
I na koniec chciałabym powiedzieć o dwóch obszarach problemowych, które napotkałam i napotykamy dalej prowadząc badania. To, o czym wspomniałam, dotyczy ukrywania choroby. I myślę, że to taki w Polsce obszar, nad którym warto pracować. I drugi ważny to niechęć środowiska szkoły do realizacji badań na ten temat. I to, z czym i środowisko szkoły, i środowisko medyczne ma kłopot, to styk tych dwóch środowisk, to znaczy rodzice ucznia z padaczką słyszą od lekarza prowadzącego, żeby nie informował o padaczce w szkole, a nauczyciel WF-u nie może nie być poinformowany o tym, że uczeń ma padaczkę. I jakby brak współpracy i brak takiego systemowego wsparcia tych dwóch środowisk prowadzi do wielu, w moim poczuciu, nieporozumień. Bardzo dziękuję. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani wynikami naszych badań, bardzo zachęcam do kontaktu. Bardzo dziękuję. No i drodzy Państwo, zachęcam do uwag, pytań. Ja mam jedno pytanie, bo tu mnie zainteresowała ta zbieżność jakby samopoczucia dotyczącego odpowiedzialności. Czy rzeczywiście te obawy rodziców, że ich dzieci jednak zachowują się nieodpowiedzialnie w stosunku do ich oczekiwań, są realne? Czy może to jest nadopiekuńczość? Jaka tutaj jest rzeczywista relacja? No bo być może, tak sobie pomyślałam słuchając Pani, że ta myśl nastolatków, że ich rodzice są przewrażliwieni, nie tyle może się wiązać z chorobą, prawda, co też z normalnym stanem dojrzewania, w którym tak naprawdę każdy potrzebuje tej przestrzeni wolności, co się objawia mniejszym lub większym buntem. Więc... Mogę się odnieść do informacji, którą uzyskałam z wywiadów od rodziców i do tego, w jaki sposób postrzegają te nastolatki. I te obszary odpowiedzialności, o których mówili rodzice, to były obszary definiowane w związku z chorobą. To znaczy oni mówili o tym, że w ich poczuciu lepiej, żeby dziecko nie spało poza domem. W związku z tym, że może mieć w nocy napad. A w poczuciu nastolatka one mówią o tym, ja chciałabym nocować u koleżanki, mówię o osobie, która ma 14 lat, u koleżanki, która wie o tym, na co choruje, tak? Wie, w jaki sposób można mi pomóc. Więc odnosząc się do tego, to tak, to jest odpowiednie, to jest nadopiekuńczość, która jest związana ze stanem zdrowia, to po pierwsze. Drugi obszar to rodzice odnosili się także do zachowań w funkcjonowaniu nastolatków, które odnoszą się do naturalnych procesów rozwojowych, to znaczy do podejmowania, tak jak wspomniałam, zachowań ryzykownych dla zdrowia. I to możemy tutaj się zastanawiać, czy to dotyczy perspektywy rozwojowej. Oni odnosili to do przestrzeni związanej z chorobą, ale niewątpliwie ma to także związek mogłoby mieć związek z każdym nastolatkiem. Jeszcze o tą padaczkę dopytała, jak to jest, bo rzeczywiście wydaje mi się, że z piętno padaczki wynika z jakichś takich przekonań, stereotypów, że to jest silnie związane z jakimś diabłem, szatanem, ale czy wydawało mi się zawsze, że to przeszłość, że już teraz tak nie myślimy, czy tak jest? Na przykład, to teraz jesteśmy na początku projektu międzynarodowego, on się rozpoczął w październiku na uniwersytecie, będziemy badać wiedzę i postawy nauczycieli. Pozwoliliśmy sobie po długich naradach dołączyć pytanie dotyczące tego, czy uważasz, że padaczka jest związana z opętaniem. Pozwoliliśmy sobie na to dlatego, że w europejskich badaniach realizowanych bodajże już 7 lat temu także to pytanie zadano nauczycielom, 30% odpowiedziało, że tak. No to średniowieczne przekonanie. Jeżeli jest wśród nauczycieli, to dlaczego miałoby nie być wśród nastolatków albo w przestrzeni publicznej, mało tego w wywiadach, które ja zrealizowałam z nastolatkami z padaczką, one same o tym mówią.
mówią o tym, wie pani, to jest tak, że moi rówieśnicy nie wiedzą, ale czasami jak rozmawiamy o padaczce, to niektórzy mówią, że padaczka to jest choroba związana z diabłem. Więc oni jakby obawiają się też takiego definiowania, prawda, siebie w kategorii osoby opętanej. Niestety wciąż obecne. Chciałabym się też, nie odpowiadając na Pani pytanie, odnieść do tego, o czym mówiła Pani na temat rodziny. To i do Pani profesor pytania na temat struktury rodziny. Rodziny z padaczką, rodziny z dzieckiem, w którym chorującym na padaczkę, to są także w dużej części rodziny niepełne, gdzie ojciec albo odchodzi, albo jest tak dysfunkcyjny, że nie włącza się w leczenie i w proces wychowywania dziecka, także tak widać to. Przyznam, że to dosyć dla mnie jest zadziwiające, że dalej tak myślimy o padaczce, ale zastanawiam się, dlaczego to środowisko padaczkowe nie pracuje nad zmianą wizerunku choroby. Mamy mnóstwo kampanii społecznych, takich oswajających różne choroby, różne... Ale ona nie jest, ja jej nie zauważam, nie ma jej w mediach. Czy być może, no nie wiem, to pewnie Pani tutaj mają jakby lepszy ogląd sytuacji. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że wiele nie ma, ale powoli poszczególne grupy przymierzają się do zajęcia się tym. Powiedziałabym, że jest wciąż bardzo dużo do zrobienia. To też nie jest niestety tak zero-jedynkowe. Ja z takiego optymizmu także liczyłam na to, że jeżeli popracujemy nad lekarzami i będziemy jako psychologowie uczyć lekarzy, żeby przekonywali rodziców, żeby mówić w szkole o padaczce, to będzie dobre. A argument lekarza jest taki, że jeżeli ośmiolatek powie swoim kolegom, ja mam padaczkę, to lekarze mówią kolokwialnie o tym, że wtedy po prostu granat wybucha w szkole, bo to idzie i do rodziców, którzy są mądrzy, współpracujący, a także do rodziców, którzy nie mają takiego poczucia empatyzowania. I znane są u nas w klinice neurologii liczne niestety przypadki, gdzie rodzice byli zmuszani do zabrania dziecka ze szkoły. Łącznie z tym, że nauczyciele dzwonią do profesorów z kliniki od nas i mówią o tym, zróbcie Państwo coś, żeby to dziecko nie chodziło do nas do szkoły, dlatego że to traumatyzuje zdrowe dzieci. No więc ten obszar pracy on jest ogromny. Myślę, że będzie wymagał kolejnych dziesięcioleci. Podobnie dzieje się w przypadku wrodzonych wad serca. Dzieci też nie są mile widziane w szkole. Jedna z matek mówiła mi o tym, że jej dziecko nie zostało przyjęte do publicznego przedszkola. Mimo, że jego wada nie była jakaś szczególnie dramatyczna, nie potrzebowało brać leków. Argument pani dyrektor był taki, że jeżeli to dziecko umrze, to oni będą mieli problem z pozostałymi dziećmi. Więc jakby jest problem. Trudno. Większość rodzin, z którymi mi udało się porozmawiać, mówię o rodzinach z dzieckiem z padaczką, to są rodziny, które bardzo podkreślają braki w szkole. Mówią o potrzebie szkoleń, o potrzebie współpracy ze środowiskiem szkolnym. Nie chciałabym też kończyć takim bardzo negatywnym wydźwiękiem. Jest też dużo dobrych praktyk, świetnie funkcjonujących szkół, nauczycieli, którzy myślą, którzy jak organizują dyskoteki dla klasy, w której jest dziewczyna z padaczką, to nie włączają kolorowych świateł, bo widzą, że to jest taki rodzaj padaczki. Także są i takie przypadki, jednak tych negatywnych jest w Polsce więcej. Tak. Myślę, bardziej szokujące, prawda, bo jednak Anno Domino 2015, jak słyszymy statystykę, że aż 30% osób może mieć tak dziwne myśli rodem z średniowiecza, no to rzeczywiście można za nie mówić, czy głowa sama opada. Natomiast te statystyki też niesamowicie pokazują, jak my czasami myślimy takimi nawet nieuświadamianymi wzorcami zaprzeszłymi. To jest tutaj niesamowite.